doktor habilitowany Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, bez konkluzji, po raz kolejny zakończył się w nocy jednodniowy szczyt Rady Europejskiej. Unijnym przywódcom, jak słyszeliśmy, nie udało się osiągnąć żadnych konkluzji, jeżeli chodzi o przyczyny wzrostu cen energii. Mamy także poważne kłopoty, a właściwie rząd Prawa i Sprawiedliwości, no ale my w konsekwencji mamy problemy, ponieważ jak wiemy, rząd PiS odmawia spełnienia warunków stawianych przez Komisję Europejską, co oznacza, że tracimy zaliczkę z Krajowego Planu Odbudowy. I teraz pytanie, jak bardzo na notowanie pana zdaniem Prawa i Sprawiedliwości wpłynie ten permanentny już konflikt i nieporozumienia z Unią Europejską? No, on wpływa cały czas na notowania Prawa i Sprawiedliwości, bo jak zobaczymy średnią sondażową, to tam jest taki powolny spadek notowań tej formacji. Ja nie spodziewam się jakichś specjalnych tutaj wtąpnięć sondażowych akurat. Myślę, że to będzie w miarę stabilne, dlatego że no, ci, którzy są przekonani co do jednej albo drugiej strony tego sporu, to co do racji jednej lub drugiej strony, to pozostaną przekonani. Natomiast rośnie ta grupa osób niezdecydowanych. Także myślę, że tutaj specjalnych jakichś sondażowych skutków jednorazowych może nie być. Natomiast oczywiście no to jest te sondaże i to, co się dzieje w opinii publicznej, ma to do siebie, że to się wszystko odkłada. Tak? I takie skutki my widzimy za jakiś czas, za kilka miesięcy i tak dalej. To na przykład, jeżeli mówimy o powolnym spadku notowań PiS-u, no to jest między innymi skutek różnych działań politycznych albo też działań nie tylko PiS-u, na przykład Trybunału Konstytucyjnego, które są związane czy odczytywane jako działania powiązane z działaniami rządu. No i także te skutki po prostu już są, a rzeczywiście to nie jest, akurat ten spór z Komisją Europejską nie jest dobrze widziany, niezależnie od jakby tutaj pewnych faktów, które generalnie są pomijane przez opinię publiczną, bo one są zbyt skomplikowane, żeby w nie wchodzić, ale generalnie te cele jakby reformy wymiaru sprawiedliwości nie zostały zrealizowane z punktu widzenia obywateli, natomiast no te spory, jakby jeżeli one się przełożą na pieniądze, to wydaje się, że ten spadek notowań może być po prostu głębszy. A jak pan skomentuje, panie doktorze, kolejną inicjatywę ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który teraz chce w jakiś bliżej nieokreślony sposób za pomocą wyznaczonego przez siebie prokuratora kontrolować i sprawdzać sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Słyszał pan w ogóle o tym? Nie słyszałem. Ma być weryfikacja. Zbigniew Ziobro chce weryfikować sędziów TSUE. Nie wiem, czy to jest jakaś kolejna pewnie inicjatywa, która jest obliczona na jakby rozpychanie się Solidarnej Polski wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, tak bym to określił. Dlatego, że Zbigniew Ziobro i jego partia ewidentnie chcą być tymi świętszymi od papieża, jak to się mówi, czyli tymi najbardziej prawicowymi w prawicy, tak? I prezentują tutaj nieprzyjednane stanowiska w różnych sprawach, tak jak w sprawie Izby Dyscyplinarnej, czy innych, czy KPO i tak dalej, czy na przykład przecież mówili o wecie do budżetu Unii Europejskiej, to się nie skończyło tym wetem, ale jednak takie rozważania były ze strony Solidarnej Polski, więc to jest taka polityka Zbigniewa Ziobry, że on będzie licytował skrajnie zawsze i to jest, rozumiem, jakiś kolejny pomysł, no, żeby się mówiło o tym, żeby były jakieś kontrowersje i żeby to pokazać, że to nie jakiś tam Morawiecki czy Kaczyński jesteśmy tą prawdziwą prawicą zjednoczoną, tylko my, Solidarna Polska, jesteśmy zjednoczoną prawicą. No i żeby trochę tego elektoratu ewentualnie odebrać w przyszłych wyborach, dlatego że przy tych napięciach, które dzisiaj są de facto no, trochę prowadzeniu takiej niespójnej, powiedziałbym, jeżeli nie innej polityki przez Zbigniewa Ziobrę niż ma rząd polski, no to ja nie widzę specjalnych szans, żeby ci ludzie znaleźli się na listach PiS-u.
Podobnie się stało zresztą z Jarosławem Gowinem, który też no, jakby prowadził inną politykę na samym końcu i to się tak musiało skończyć. Natomiast z Zbigniewem Ziobro jest problem taki, że on ma posłów chyba tam 18 czy 19, jak można policzyć, i to już jest za dużo, żeby sobie pozwolić na taki ruch jak z Jarosławem Gowinem. Zbigniew Ziobro bardzo mocno się rozpycha. Wiemy, że jest także konflikt z Adamem Bielanem. Wiemy, że mamy kilka osób w jakimś dziwnym tworze politycznym z panem Ociepą na czele. Wiemy, że mamy dość niestabilnego Pawła Kukiza. I teraz pytanie, czy Jarosław Kaczyński kiedykolwiek politycznie był w trudniejszej sytuacji? Oczywiście nie mówię o kwestii przegranych wyborów, tylko mówię o strategii rządzenia. Bo w tej chwili zdaje się, że on jest zakładnikiem takich ludzi, których prawdopodobnie jako polityk w ogóle nie szanuje, a z drugiej strony musi sobie zdawać sprawę, że jego byt polityczny od nich zależy. Stąd pytanie o trudność tej sytuacji i skomplikowanie, jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego. Tak, no wydaje się, że ta sytuacja, ona już trwa od powiedzmy roku czy ponad roku, bo ja bym tutaj datował początek tych trudności i to na jesień poprzedniego roku, czyli wyrok Trybunału w sprawie aborcji, tak mówiąc. No, albo nawet wcześniej, czyli Jarosław Gowin i wybory kopertowe. To albo wtedy Jarosław się Gowin, ten, tak, to przesilenie zaczęło. Sumie, tak, to dla Jarosława Gowina to był początek końca, w Zjednoczonej Prawicy przynajmniej. I rzeczywiście ta sytuacja jest no, trudna, bo jak to się mówi, ogon zaczyna machać psem, tak? Czyli rzeczywiście wszystkie wybory polityczne, głosowania są uzależnione trochę od tych małych ugrupowań, albo też pojedynczych posłów niektórych, jak na przykład mieliśmy sprawę pana Łukasza Mejzy, tak? I też, no, która się gdzieś tam prawdopodobnie powinna była skończyć dymisją, a się nie skończyła, z wiadomych właśnie tych arytmetycznych powodów. Także wydaje się, że to jest jedna z trudniejszych sytuacji dzisiaj, dlatego że, ale dlaczego? Dlatego, że na to nakładają się czynniki zewnętrzne, też niezależne do końca od rządu, czy w ogóle czasami niezależne od rządu, takie jak na przykład kryzys na granicy, jak na przykład sytuacja ekonomiczna, bo tutaj jeżeli chodzi o inflację, to rząd ma dosyć niewielki wpływ na, każdy rząd ma niewielki wpływ na inflację, nie tylko polski, jak pandemia i tak dalej. Czyli to są czynniki, które no, nie sprzyjają w ogóle tu prowadzeniu polityki. No i one wymagają jednak konsolidacji, a mamy tutaj właśnie dekonsolidację trochę tego obozu. Każdy ma swój pomysł na prowadzenie czy działań antykowidowych, czy działań na granicy. No nie mówię, że opozycji, która ma swoje pomysły, ale właśnie w ramach samej koalicji. No to jest bardzo niebezpieczne dla Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj. No i pytanie, jak to będzie wyglądać do wyborów, dlatego że ta sytuacja się może trochę uspokoić zewnętrzna na wiosnę, bo będziemy prawdopodobnie mieć trochę inne, że tak powiem, relacje z COVID-em, będziemy mieć może inną sytuację inflacyjną i to może być jakimś impulsem takim pozytywnym dla PiS-u. No ale jeżeli ta integracja, dezintegracja pójdzie za szybko, no to nie wiadomo, czy będzie co zbierać przy tworzeniu listy. No w tym sensie, że oczywiście Prawo i Sprawiedliwość na dzisiaj cały czas jeszcze jest partią wiodącą. Ale PiS, pana zdaniem, tak, panie będzie, doktorze, dociągnie do tego roku 2000, do jesieni roku 2023? Czy ta rzeczywiście no, totalna dezorganizacja obozu Zjednoczonej Prawicy spowoduje, że po prostu Kaczyński nie da rady rządzić do końca kadencji? No właśnie, to jest pytanie. Znaczy ja zawsze mówiłem, że dociągnie, to znaczy do tej pory jeszcze. Natomiast ten grudzień trochę mnie zaskakuje, prawda? Też znając różne talenty polityczne i sposób działania czy Jarosława Kaczyńskiego, czy w ogóle PiS-u, to rzeczywiście jestem tym grudniem zaskoczony. I dzisiaj mam trochę więcej wątpliwości, czy dociągnie. Dlatego, że jeżeli ta dezintegracja postąpi, to będzie musiało nastąpić jakieś przecięcie polityczne, tak? Takie nowe otwarcie polityczne. A nowym otwarciem politycznym
Mogą być na przykład przyspieszone wybory, to by było takie dobre otwarcie, aczkolwiek w tej sytuacji dla PiS-u to jest, jest raczej nie do zaskoczenia. Tak, każde wyjście jest złe i trzeba by było z punktu widzenia PiS-u oczywiście poczekać jeszcze do co najmniej wiosny, żeby trochę te nastroje społeczne podskoczyły, żeby zaczęły działać różne programy pomocowe itd., itd., no żeby po prostu to poparcie zwiększać, a nie zmniejszać, bo dzisiaj zrobienie wyborów przyspieszonych to jest kompletna klapa dla takiego. Z punktu widzenia oczywiście notować, że to nie będzie. Panie doktorze, a teraz właśnie pytanie o notowania i sondaże. Czy my w ogóle powinniśmy jeszcze w jakikolwiek sposób brać je pod uwagę? Dlatego, że ja sobie zebrałam sondaże z ostatniego tygodnia, dwóch, i one są tak rozbieżne, to znaczy w zależności od konkretnego instytutu badawczego, Prawo i Sprawiedliwość ma niemal 40%, a wczorajszy Kantar daje mu bodajże 29 czy 28 i tylko 2 punkty procentowe różnicy z Koalicją Obywatelską. I to właściwie dotyczy niemal wszystkich partii. Najbardziej stabilne notowania ma chyba Szymon Hołownia, który gdzieś tam bilansuje na granicy 15% plus minus. Natomiast notowania Prawa i Sprawiedliwości, notowania Koalicji Obywatelskiej są tak różne, że właściwie my już nawet nie jesteśmy w stanie wyłapać trendu, jeśli chodzi o sondaże. No i teraz pytanie, czy to jest jakiś błąd metodologiczny, czy to jest kwestia jakiegoś uwikłania poszczególnych instytutów badawczych, czy to jest, no właśnie, kwestia czego? Czy my w ogóle w tej chwili powinniśmy się w jakikolwiek sposób przy ocenie sytuacji politycznej kierować sondażami? No, my się kierujemy sondażami, czy Polacy się kierują też trochę sondażami. No, to jest bardzo szeroki temat, dlatego że wszystkie te czynniki, które pani dyrektor wymieniła, występują w tej ocenie badań. Nawet powiedziałbym też, że czasami zbytnie zbliżenie niektórych sondażowni do różnych ośrodków politycznych, ono też ma miejsce. No, długie dyskusje na ten temat się odbywają i w gronach badaczy. I metodologia też jest tu super ważna. To znaczy dzisiaj niestety sondaże są takim narzędziem analizy dla fachowców. To znaczy, żeby przeanalizować sondaż, to musimy zobaczyć, jaka jest próba. Musimy zobaczyć, gdzie są niezdecydowani. To jest takie kluczowe. Czy my wliczamy niezdecydowanych, czy nie wliczamy niezdecydowanych w to, co prezentujemy. Jak się to sumuje do 100 i tak dalej, i tak dalej. No jest kilka takich pytań, które sobie taki czytający te badania powinien zadać. A sobie ich nie zada, dlatego że no niewiele osób ma taką fachową wiedzę na temat sondaży, tylko raczej posługujemy się tym, że jakimś tytułem, prawda, medialnym, że spadło komuś, wzrosło, porażka, o takie jeszcze są tytuły bardziej chwytliwe. W związku z tym rzeczywiście no to jest od lat problem polskich i nie tylko polskich, bo jak obserwuję sytuację na zachodzie Europy, to bywa czasami podobnie, na przykład we Francji. I to jest problem, to nie chodzi o to, żeby zunifikować te metody, tylko że rzeczywiście, jeżeli badamy to samo społeczeństwo, to te wyniki też nie mogą być tak drastycznie różne. Czasami wpływają na to jakieś pojedyncze sytuacje, typu, że sondaż jest, z którego dnia on jest zrobiony i tak dalej, i tak dalej. Znaczy jest sens dalej śledzić sondaże, ale w długiej perspektywie, czyli wyłapywać właśnie te trendy, porównywać badania takie same, czyli jednego ośrodka do tego samego ośrodka, albo wyciągać jakieś średnie sondażowe i rzecz, zdecydowanie, jeżeli miałbym coś radzić, to powinniśmy brać pod uwagę zdecydowanych wyborców, a nie wszystkich wyborców, bo to później de facto to jest takie najbliższe, powiedziałbym, późniejszej rzeczywistości w głosowaniu. Także tutaj musimy śledzić różne sondaże i patrzeć, co się dzieje. Zazwyczaj możemy określić przedział, w którym te ugrupowania się gdzieś tam mieszczą, czyli wiemy na przykład, że ten PiS jest w przedziale tam mniej więcej 33-37, a Platforma tam powiedzmy 25-28, tak, czy 24-28. I to jest dla nas takie najbardziej miarodajne. To teraz jeszcze słów kilka o opozycji. Ostatnio mamy w dalszym ciągu konflikt, który toczy partie lewicowe. Wiemy, że mamy odejście kilku posłów i dwojga senatorów z Nowej Lewicy. Bardzo mocne oskarżenia pod adresem Włodzimierza Czarzastego. Czy stworzenie koła Polskiej Partii Socjalistycznej i taki ukłon w stronę jedności opozycji Donalda Tuska, no bo tak to trzeba nazwać, będzie miało jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o ruchy na tej polskiej scenie politycznej? To zaszkodzi Czarzastemu, to go osłabi? Czy my pokomentujemy sobie tę sytuację przez kilka najbliższych dni jeszcze i później właściwie to koło nie będzie miało żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o układ sił?
No ja myślę, że nie powinno jakoś bardzo to zaszkodzić, aczkolwiek lewica dzisiaj nie jest w dobrej sytuacji, bo ten wynik znacząco odbiega od wyniku z wyborów 2019 na niekorzyść. I każde takie odejście, ono może nie będzie miało jakiegoś dużego przełożenia, ale jednak no znowu mamy ten efekt gdzieś tam tej kumulacji tego, co się będzie działo za chwilę. No i jeżeli to już nie będzie 7% czy 8%, tylko 6%, to mamy zupełnie inną sytuację, bo będziemy mieć 20 posłów, 15 posłów w skrajnym wariancie, a nie 40 posłów, 50 posłów. Więc to są zupełnie dwie inne sytuacje, dwa inne ugrupowania już wtedy. Więc jakby wydawało się, że tu na lewicy nastąpi takie jakieś porozumienie po tych ostatnich woltach i pana posła Treli i pana posła Czerzastego i tych rozmowach. Natomiast okazało się, że to nie nastąpiło. To właśnie nie poseł Trela jest przecież w tym gronie, które odeszły, tylko zupełnie inni posłowie. I widać, że tam też jest, nie ma konsensu co do tej dalszej drogi, prawda? Czy co tu robić? No właśnie, wejdę w słowo, przepraszam, a propos dalszej drogi, dlatego że te zarzuty pod kątem, pod adresem Czerzastego są bardzo poważne i one dotyczą tego, że tak naprawdę nowa lewica zaczyna być koncesjonowaną opozycją Prawa i Sprawiedliwości, że Czerzasty tak naprawdę utrzymuje stałe kontakty z Prawem i Sprawiedliwością, że właściwie swojej przyszłości upatruje właśnie w jakichś tam relacjach z Jarosławem Kaczyńskim i ci politycy, którzy odeszli z nowej lewicy, mówią wprost, my się na to nie godzimy. To jest absolutnie niebezpieczne, bo no, wydaje się, jakby Czerzasty był jakimś takim koniem trojańskim Kaczyńskiego w środowiskach opozycyjnych. No, to jest oczywiście kwestia przyjętej strategii politycznej. Znaczy, no, po pierwsze, no, co to znaczy kontakty z innym ugrupowaniem? No, na poziomie Sejmu to jest normalna sprawa, więc jakby tutaj ja rozumiem, że ci posłowie, którzy odeszli, są bardziej radykalni i jak już teraz jest taka polaryzacja, że nawet z posłem z przeciwnego ugrupowania to nie można porozmawiać, ani już nie mówiąc o wypiciu herbaty. No tak, ale też chodzi o kwestię głosowania nad budżetem, wtedy te kwestie związane z Krajowym Planem Odbudowy, no i szereg takich działań, które pokazują, że jednak no, kłania się lekko Czerzasty w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że on też ma jakby swój elektorat i jakby swoje postulaty lewicowe. Prawo i Sprawiedliwość stało się partią lewicową, że tak powiem, gospodarczą. I w związku z tym, jeżeli byśmy spojrzeli na programy czy na działania tych ugrupowań, to one często są zbieżne po prostu. No i teraz pytanie jest takie, czy być w twardej opozycji, czy popierać te działania niektóre, które są dla naszych wyborców też zjadliwe, dobre i jakby z naszym programem współgrają. No ale notowania Czerzastego i jego partii pokazują, że chyba to nie jest dobra strategia, że jednak dla wyborców lewicowych ważniejsze jest trzymanie się z daleka od PiSu niż tykanie PiSu. Tak, no właśnie notowania to pokazują, bo część elektoratu lewicy jakby wchłonęła Platformę Obywatelską i to jest ten problem. I rzeczywiście nie ma pomysłu na lewicy, jak od tej platformy się odróżnić, prawda? I być może to nie jest dobra, ja nie mówię, że ona jest dobra, być może to jest zła strategia, którą przyjął Włodzimierz Czerzasty, takiej współpracy. No i stąd pewnie też to odejście posłów i rzeczywiście te notowania no dzisiaj są bardzo słabe jak na lewicę, ale to też z drugiej strony nie jest tak, jak mówią ci posłowie odchodzący, że my powinniśmy mieć tam 30%, bo taki jest potencjał w narodzie. No nie, nie tego, takiego potencjału lewica nie ma, ale rzeczywiście te około 10% to mogłoby mieć. To jeszcze bardzo krótko, na sam koniec pytanie, bo i miałam okazję z panem porozmawiać o tym, to już jest sytuacja, która ma kilka dobrych dni, ale co oznacza powrót Waldemara Pawlaka pana zdaniem? I jak to może zmienić sytuację także na opozycji? No, powrót Waldemara Pawlaka to jest, wydaje się, no, jeżeli chodzi o opozycję, to jest taki sygnał, że raczej jakiegoś jednego bloku opozycyjnego nie będzie. To znaczy zmniejsza to szanse na taki blok, powiedziałbym. Czyli to, co Donald Tusk sobie zaplanował swoim powrotem, jaki on miał plan, tak, żeby zjednoczyć opozycję pod swoim oczywiście nazwiskiem, pod swoją kuratelą, żeby tam Platforma rządziła w tej zjednoczonej opozycji. To zmniejsza szanse. To jest powrót do tak zwanego też starego
PSL, Starego Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, powiedziałbym też, że może troszeczkę takie wotum nieufności wobec jednak Władysława Kosiniaka-Kamysza, który ma bardzo mocne notowania wewnątrz i niekwestionowanym jest liderem, ale jednak tutaj to jest takie powiedzenie, no będziemy cię tu jednak kontrolować i patrzeć ci uważnie na ręce i na to, co robisz. Bardzo dziękuję panie doktorze za to spotkanie. Doktor habilitowany Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski. Kłaniam się, dużo zdrowia życzę w nowym roku. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.